2023 rok, a nie mamy tutaj turbo, hybrydy, miękkiej hybrydy, nie mamy nawet systemu start-stop. Mamy za to kawał porządnego i świetnie wycenionego samochodu, którego nikt nie kupuje. Czemu? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. To już moje drugie spotkanie z Hyundaiem Elantra, tyle że tym razem przyjechała ze skrzynią manualną, poprzednio mieliśmy automat. Przy czym poprzednie spotkanie miało miejsce ponad rok temu, także zróbmy sobie taki normalny test i zaczynamy od tego, co w tym samochodzie jest najważniejsze, czyli od tego, co możemy znaleźć pod maską. A będzie to tylko jeden silnik. Ma on 4 cylindry, pojemność to 1,6 litra, dysponuje mocą 123 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy to 153 Nm. Taki zestaw ze skrzynią manualną Elantra rozpędzi do całkiem pokaźnych 200 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 10,6 sekundy. No i dobra, to są podstawowe rzeczy, które mamy na papierze, ale żeby przejść dalej do testu, musimy sobie zrobić coś, co zawsze robię na końcu, czyli sprawdźmy, ile takie cacko kosztuje. Cennik Elantry na rok produkcji 2023 startuje z poziomu 88 900 zł. Silnik mamy oczywiście jeden, to jest skrzynia manualna. Jeśli chcielibyśmy automat, to musimy dopłacić prawie 7 000 zł i wtedy taki samochód będzie kosztował 95 500 zł. Druga wersja Smart to koszt przynajmniej 104 900 zł, a trzecia, ostatnia Executive, już ze skrzynią automatyczną CVT, to koszt 132 500 zł. No jak widzicie, silnik i ceny to są dwie podstawowe rzeczy, od których musimy wyjść, sprawdzając nową Elantrę. Po pierwsze, jak na obecne czasy, ten samochód jest naprawdę dobrze wyceniony. Można byłoby się zatem obawiać, że ta cena spowoduje słabą jakość tego samochodu. A właśnie nie. Do tego przejdziemy sobie za chwilę, ale zatrzymajmy się najpierw przy silniku. Bo ja powiem Wam taką rzecz. Wiele razy mówiłem, że pracowałem w Mazdzie i Mazda to jest jedna z tych marek, z tych niewielu marek, która nadal ma silniki wolnossące. Tak samo jest tutaj. I teraz co ja bardzo często obserwowałem? Przychodził klient, który jeździł 1.0, ale miał silnik turbo. Albo miał 90 koni, ale był to diesel, też turbo, miał wysoki moment obrotowy, względnie wysoki moment obrotowy. Wsiadał z tego mniejszego silnika w większy, taki, który miał więcej koni, większą pojemność, był nastawiony, że dobra, miałem 90 koni, tu jest więcej, więc będzie rakieta. Wsiadał i pierwsze zdanie, panie, to nie jedzie. Tylko ten klient przeważnie robił jedną rzecz. Sprawdzał to przyspieszenie przy 1500 czy 2000 obrotów, tak jak miał u siebie na przykład w dieslu. A to jest największy błąd. Oczywiście ja Was nie będę przekonywał, że 123 konie w wolnossącym silniku Elantry to jest bardzo dynamiczny silnik, bo nie jest. Chociażby na papierze ma ponad 10 sekund, co świadczy o tym, że na pewno najlepiej nie jest. Ale ja będę się trzymał wersji, że jeśli jesteś kierowcą, który ceni sobie, nie wiem jak to nazwać, powiem klasykę. No bo zobaczcie, mamy manual, mamy mechaniczny ręczny. Tak jak powiedziałem, nie mamy nawet systemu start-stop, o żadnym prądzie nie wspominając. Nie ma turbo. W miarę prosty benzynowy silnik o w miarę nadal normalnej pojemności 1.6, a nie 1.0, czyli rzeczy, które przynajmniej w teorii powinny przełożyć się na bezawaryjność. Czy tak będzie, zobaczymy, albo niech się wypowiedzą osoby, które taki samochód mają już jakiś czas i nim jeżdżą. Jest na pewno spora grupa klientów, która boi się troszkę tych nowych rozwiązań, nowych samochodów. Ja to też wiele razy widziałem. I być może ta grupa cały czas myśli, czy na przykład, nie wiem, szukacie samochodu dla taty i Wy też myślicie, że nie ma już takich aut. Ta właśnie Elantra pokazuje, że jeszcze, pewnie jeszcze chwilkę, ale są. Kolejna rzecz to sama klasa, do jakiej należy ten samochód, bo te samochody też znikają. Może jakbyście się zastanawiali odpowiednikiem, jakiego samochodu w ogóle jest Elantra, to ja porównałbym ją do Skody Octavii. Mówię tutaj głównie o wielkości samochodu. To jest coś podobnego. I teraz, szukając takiego samochodu, no widzimy, co się dzieje na rynku. Bardzo wiele samochodów, które, można powiedzieć, były legendami, na przykład w segmencie D. Avensis, Insignia, Mondeo, te wszystkie samochody znikają, albo już ich w ogóle nie ma, no Accord. Czyli krótko mówiąc, klienci albo producenci odwracają się, albo już odwrócili do samochodów, do sedanów, do aut tak wyglądających. Nie mówiąc już o tym, że taki samochód miałby mieć jeszcze wolnossący silnik. A Hyundai to zrobił i taki samochód nadal jest i ode mnie za to szacun. Jest oczywiście druga strona medalu, no bo trzeba zadać pytanie, jak duża jest ta grupa tych osób, które takie coś chcą.
jak widać po ulicach, no chyba niezbyt duża, albo być może te osoby w ogóle nie wiedzą, że taki samochód nadal jest, dlatego ja 17 raz to podkreślam. Także może te 17 razy już wystarczy, więc zapamiętujemy. To jest samochód troszkę przeniesiony z przeszłości, wolnossący silnik i cała masa rozwiązań takich, jak to było kiedyś. No dobra, ale powiedziałem też o cenie, zastanawiałem się, jak to wpłynie na jakość, więc sprawdźmy sobie, co mamy tutaj. No i tak, po pierwsze, to całkiem fajnie wygląda. To, co mi się tutaj podoba, to to, że w tym miejscu ta deska, że tak powiem, robi się bardziej pozioma. Zobaczcie, gdzie jest przycisk do uruchamiania samochodu. On w zasadzie jest już praktycznie poziomy, więc to jest taka fajna rzecz. Oczywiście, jak tutaj jestem, to wiecie, że powiem o obsłudze klimatyzacji. I tutaj znowu pełen szacun dla Hyundai'a, bo tutaj nic nie jest dotykowe, mamy przyciski. Do tego mamy przyciski i możemy zrobić nimi wszystko, czyli zwiększyć, zmniejszyć temperaturę, możemy sobie zwiększyć i zmniejszyć nawiew, włączyć klimatyzację i też zmienić miejsce, czy miejsca, w jakie ta klimatyzacja ma wiać. Więc super, wszystko tutaj zrobimy, nic nie jest dotykowe. Także ekstra. Jeśli znacie nowe Hyundai, to odnajdziecie się tutaj w 15 sekund. Zegary przeniesione z innych modeli. Parę fajnych wariantów możemy sobie w ustawieniach to pozmieniać. One wyglądają, myślę, naprawdę spoko. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie, a przede wszystkim są wyraźne i czytelne. A takie powinny być, moim zdaniem, zegary w samochodzie. I system multimedialny. Bardzo duża zaleta, jest szybki. Nic się tutaj nie zacina, nie wiesza. Obsługuje się go również bardzo intuicyjnie. Znowu powiem, że jest prosty, a to jest dla mnie zaleta. Zaletą na pewno jest też to, że mamy Apple CarPlay i Android Auto, no ale to dzisiaj jest już w zasadzie w każdym modelu. Tyle, że tutaj mały minusik, ponieważ nie są bezprzewodowe, musimy użyć kabla, aby sparować telefon z samochodem przy pomocy Android Auto czy Apple CarPlaya. No i ostatnia rzecz odnośnie multimediów, coś czego być może wielu z Was się nie spodziewa, mam tutaj nagłośnienie Bose. I tak jak wielokrotnie odnoszę to do takiego mojego wzorca, czyli Mazdy 3, również z systemem Bose, to tutaj jest na pewno zdecydowanie gorzej, ale ten system gra całkiem przyjemnie, na pewno nie na takim samym poziomie, ale myślę, że nie źle. Słowo jeszcze o kierownicy, ona jest czteroramienna, mi się to coraz bardziej podoba, bo to jest coś innego, wygląda spoko, obsługa jest banalnie prosta. Znowu powiem, jak znacie Hyundai, to odnajdziecie się tutaj w 5 sekund, jak nie znacie, to w 8. Bardzo proste i intuicyjne. I ostatnie rzeczy z wnętrza, fotele. Nie byłem niestety na jakiejś bardzo długiej drodze, więc nie dam rady się wypowiedzieć, ale na tyle, na ile przejechałem, to są dość wygodne. Mają raczej słabe, czy może bardzo słabe podparcie boczne, ale ani razu mnie tutaj nic nie bolało, nic nie uwierało, więc myślę, że jest w miarę ok. Co ciekawe, regulacja w tej wersji jest w pełni elektryczna, łącznie z odcinkiem lędźwiowym. Także bardzo fajnie. Podgrzewany jest cały wieniec kierownicy, bo wiem, że dla wielu osób to jest ważne, więc wspominam. No i ostatnie dwie rzeczy, które tutaj są mega dziwne i wiele osób o to pyta. Pierwsze, czyli to kółko. Nie będę tutaj wchodził w długie dyskusje, bo pada tutaj bardzo wiele śmiesznych argumentów. Pytacie, czy da się to nacisnąć, przekręcić, może to się obsługuje jakoś dotykowo. Czy przede wszystkim po co to jest? No to krótko odpowiadam, po nic. To nie służy do niczego. W wersjach, które nie są oferowane na naszym rynku, tutaj jest przełącznik do zmiany trybów jazdy. Tu mamy jeden silnik, te tryby są niepotrzebne, czyli ich po prostu nie ma, więc takie dziwne miejsce z zaznaczonym czymś, co nie wiadomo czym jest. Tak jak mówię, nie służy do niczego. No i to, bo tutaj też ja się zastanawiam. Ani to nie wygląda fajnie, no ale może ma jakąś funkcję, tylko ja jej nie wymyśliłem, bo nie wiem, do wysiadania, no to raczej nikt się tutaj nie trzyma, czy kierowca, czy pasażer, bo wysiada się w przeciwnym kierunku. Nie wiem, do oddzielenia pasażera może tak, ale pytanie, po co? Więc ja nie wiem, moim zdaniem to również nie służy do niczego, być może do tego, aby pytać się, do czego to służy. Ale może jak jesteśmy w tym miejscu, to jeszcze jedna rzecz. Podłokietnik nie jest niestety wysuwany, ani nie jest regulowany i on dla mnie, szczególnie to jest ważne przy skrzyni manualnej, jest trochę za daleko i za nisko. Więc sprawdźcie to, zwróćcie na to uwagę, czy dla Was jest na pewno ok. Na pewno duży plus, że jest mniej więcej na tej samej wysokości, co podpórka na rękę w drzwiach, bo dzięki temu nie jedziemy tak jak w niektórych samochodach, że tu mamy rękę tak, a tu mamy tak i na przykład po 6 godzinach jazdy wyglądamy już trochę dziwnie. Tutaj jest w miarę równo, więc pod tym względem plus, no ale mówię, sprawdźcie, czy na pewno będzie Wam pasowało, bo tutaj regulacji nie ma. No i dobra, wiecie już mniej więcej o co chodzi, a teraz, szczególnie w połączeniu z ceną, coś co moim zdaniem jest główną, czy jedną z głównych zalet tego auta, czyli miejsce we wnętrzu. Z przodu oczywiście nie wspominałem, tu wiadomo, że jest ok, ale zobaczcie, kanapa. Ja siedzę sam za sobą, mam 182 cm wzrostu i miejsce tutaj to jest po prostu potęga. Może to nawet kolejny element, w którym można ten samochód porównać do Skody Octavii. Naprawdę nikomu tutaj niczego nie powinno brakować, chociaż patrząc na zewnątrz, na to auto,
Można byłoby się obawiać, że nad głową będzie gorzej, ale nie, również jest ok, ja w dach nie uderzam, więc myślę, że nie powinno być takiego problemu. Naprawdę mamy tutaj masę miejsca. No ale bagażnik, tu jest pewna ciekawostka. Na papierze ma on 474 litry. I czasem zdarza się tak, że czytacie jakąś wartość, mamy, nie wiem, 500 litrów, no ale patrzycie na ten dany bagażnik i mówicie, ktoś miał chyba trochę dziwną linijkę. A tu jest odwrotnie. Ten bagażnik na papierze ma 474 litry, wartość całkiem ok, ale ja mam wrażenie, że on jest większy. Być może na mój odbiór wpływa to, że on jest bardzo głęboki. Żeby sięgnąć do samego końca, to naprawdę trzeba tam praktycznie wskoczyć, więc wyciąganie jakiejś siatki z samego końca najprostsze nie będzie. Może to, ale naprawdę ten bagażnik daje radę. No i kolejna rzecz z plusów. Jak samochód kosztuje około 100 tysięcy złotych, a zaczyna się za 80 kilka, moja pierwsza myśl będzie taka, że jazda tym samochodem w trasie będzie średnia, bo on będzie mega głośny. I to jest kolejne zaskoczenie pozytywne, które oferuje nam Hyundai Elantra. Nie powiem, że przy 140 na godzinę, bo już wtedy nie, ale do tych 100-110 na godzinę tu jest naprawdę bardzo cicho. To jest kolejny z wielu już wymienionych przeze mnie plusów tego samochodu. Naprawdę ten samochód jest dobrze wyciszony. Przy 130-140 oczywiście robi się już głośniej, ale nadal jak na auto za takie pieniądze jest super. I samo prowadzenie jest całkiem przyjemne. Zaznaczę, że to zawieszenie jest bardziej miękkie niż bardziej sztywne. Wpływa to na to, że gdzieś latanie po zakrętach, no wiadomo, to nie jest do tego samochód, ale bardzo przyjemnie prowadzi się to auto. I naprawdę komfortowo. Przejeżdżanie przez takie progi nie stanowi dla niego żadnego problemu. Nic tutaj nie stuka, nie puka. Jest naprawdę ok. No i spalanie. I to jest również coś, co myślę, że możemy uznać za dość mocną stronę Hyundai'a Elantra. Konkretniej, mi w Warszawie nie zdarzyło się przekroczyć 8 litrów, ale mówimy tu już o dosyć dużych korkach i też jeździe testowej, gdzie ja często stoję, robię jakieś zdjęcia. W takiej normalnej jeździe to było bliżej 7,5. Także myślę, że całkiem fajny wynik. Przypomnę, żadnej hybrydy zero prądu. Natomiast w trasie, na tych wolniejszych odcinkach do 90 na godzinę, ja potrafiłem spalać około 5 litrów. Na ekspresówce to było powiedzmy 6-6,5, a na autostradzie około 7. Także naprawdę całkiem fajne cyferki. Może jak miałbym się do czegoś przyczepić, to troszkę do hamulców, ale być może jest to kwestia zużycia w tym modelu, bo ma już przejechane 25 tysięcy, jak na samochód testowy to jest dość spory przebieg, być może jeszcze nie były zmieniane, ale tego nie wiem, sprawdźcie to, bo być może to jest wrażenie tego modelu, ale być może nie, czy tego egzemplarza. A teraz kilka słów na temat tej skrzyni manualnej. Ona ma 6 biegów, precyzja jest całkiem ok. Sam feeling ze zmiany biegów też jest całkiem ok. Ja nie będę tutaj piał z zachwytu, jakby to było nie wiadomo co, ale to jest naprawdę coś przyjemnego. W silniku wolnosącym mamy po prostu dużo mniej Nm, a żeby osiągnąć maksymalną moc, musimy się dużo wyżej pokręcić. I teraz wracamy znowu do skrzyni, bo o ile w CVT dało się to zrobić i to był oczywiście samochód do spokojnej jazdy, ten dalej jest, ale mamy tutaj dużo większą kontrolę nad tym, co się dzieje. Krótko mówiąc, możemy sobie po prostu wrzucić niższy bieg, czy po prostu tymi biegami majstrować, że tak to powiem, i dzięki temu ten samochód może stać się troszkę bardziej dynamiczny. No i dobra, zanim do podsumowania, to trzeba powiedzieć słowo o wyglądzie, bo to jest znowu element, który myślę, że jakąś grupę klientów do Hyundai'a ściągnie, ale nie wiem, czy nie będzie większej grupy, którą od siebie odrzuci, bo to jest samochód narysowany bardzo odważnie. Też to kiedyś chyba mówiłem, ale to jest coś na zasadzie kochaj albo rzuć. Mi się na przykład ten projekt bardzo podoba. Po pierwsze jest inny. Zobaczcie, dzisiaj samochody często wyglądają tak samo. Bierzecie jakąś markę i od klasy B po praktycznie SUV-y samochody są identyczne, różnią się tylko rozmiarem albo tym, że są napompowane, żeby być SUV-em. Są identyczne. Ten samochód jest zupełnie inny, nawet w grupie Hyundai'a. No nie pomylicie go z żadnym innym modelem. Dla mnie to jest plus. Sam w sobie też mi się podoba, ale to już jest kwestia indywidualna. Tutaj nikogo przekonywał nie będę, bo podobają nam się różne rzeczy. To jest normalne. Przy czym na pewno powiem Wam jedną rzecz, bo to też nie jest tylko moja opinia czy moje wrażenie, bo słyszałem to od wielu osób. Ten samochód na ulicy czy przez inne osoby traktowany jest na dużo droższy niż jest w rzeczywistości z powodu wyglądu. On po prostu jest dosyć duży, wygląda odważnie i wiele osób myśli, że to jest samochód kosztujący przynajmniej ze 200 tysięcy. No i dobra, podsumowując, ja uważam, że tego samochodu jest zdecydowanie za mało na naszych ulicach. Ja to oczywiście rozumiem. To się na pewno wiąże właśnie z tym, co powiedziałem odnośnie silnika, że to jest silnik wolnossący o dosyć niedużej mocy. I przez to, że jest wolnossący i ma tych koni właśnie tyle, ile ma, na jazdach testowych jestem przekonany, że często pierwsze wrażenie nie będzie najlepsze.
ale chyba 18 raz o tym mówię po to, żebyście nie odpuszczali po tym pierwszym naciśnięciu gazu. Sprawdźcie ten samochód troszkę dłużej. Pokręćcie się tutaj na 2-3 tysiące obrotów, nic się nie dzieje. Ale do takiej normalnej jazdy moim zdaniem to spokojnie wystarczy. Jak chcecie pojeździć dynamicznej, pokręćcie się, nie bójcie się, nawet z tym sprzedawcą, jak gdzieś będzie można oczywiście, ale sprawdźcie to auto, bo to jest trochę tak, że powyżej tych 4000 to druga młodość, trzecie zęby. Tak to wygląda w silnikach wolno ssących. I też, żeby było jasne, ja nie twierdzę, że to jest lepsze niż silniki turbo. To jest inne. Inne nie znaczy gorsze. Dla jednych osób będzie gorsze, dla drugich będzie lepsze. Fajnie, że taki wybór nadal jest. Takie jest moje zdanie, bo niedługo, pomijając, że w ogóle nie będzie silników spalinowych, ale tego wyboru pewnie nie będzie. Na szczęście już ten trend 1.0 turbo troszkę się odwrócił, ale ja być może troszkę z sentymentu, ale ja takie rozwiązania, takie konstrukcje zawsze lubiłem, lubię nadal. I między innymi dlatego uważam, że Hyundai Elantra to jest dziś samochód, który w takim aspekcie to, ile za niego zapłaciłem, a ile dostałem, jest jednym z najlepszych wyborów. Może nie powiem, że daję tak dużo za tak mało, bo to już nadal jest kupa pieniędzy, ale biorąc pod uwagę rywali i to, jak wyglądają dzisiaj ceny, to jest jedno z naprawdę najlepiej wycenionych aut i zdecydowanie tutaj tani nie oznacza słaby, a wręcz przeciwnie. Dobra, dajcie znać, jak Wam podoba się nowa Elantra, czy mieliście kontakt z tym samochodem, a może go macie. Podzielcie się koniecznie swoimi opiniami, czekam w sekcji komentarzy. Ja staram się zawsze jak najczęściej odpowiadać, więc pogadajmy sobie czy o tym modelu, czy po prostu o samochodach. No i ostatnie zdanie do osób, które jeszcze kanału nie subskrybują. Zróbcie to teraz i wtedy jest bardzo mało, ale jednak będzie szansa, że YouTube powiadomi Was o tym, że na ten kanał wjechał kolejny materiał. I to naprawdę byłoby już wszystko ode mnie na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.